Tam, witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa, dziś odcinek 62. Polaraxa, jak już Państwo zdążyliście się o tym przekonać, wędruje jak kot swoimi własnymi ścieżkami i nie są to utarte szlaki. Wręcz przeciwnie, droga jest nie tylko kręta, ale czai się tam wiele niebezpieczeństw. O wpadkę bardzo łatwo, zwłaszcza gdy okazuje się, że maszeruje się przez pole minowe. W ostatniej audycji zapowiadałem dwa kontrowersyjne tematy. Jeden poświęcony Bobowi Lazarowi, a drugi tajnym lotom na Księżyc. Jak wiecie państwo, w Polaraksie nie odgrzewam starych historii. Wszystko, o czym opowiadam, to świeżyzna prosto z pola. I nawet jeśli historia jest stara, to opowiadam o niej w nowej odsłonie, w nowych dekoracjach, bo akurat pojawiło się coś, co rzuca na nią nowe światło, i tak było także i w tym przypadku. Historia Boba Lazara ma co prawda 30 lat, ale właśnie teraz Lazar, stojąc przed kamerą, opowiedział ją jeszcze raz. Historia tajnych amerykańskich wypraw księżycowych Apollo 18-20 została uznana za ściemę. Ale właśnie teraz pojawił się człowiek, który powiedział, że jest jednym z astronautów, którzy na Apollo 20 byli na księżycu. Wszystko to sprawia, że oba tematy są bardzo kuszące ale w obu zamontowano szereg pułapek, gotowych eksplodować prosto w twarz każdego, kto nie wie, jak się z nimi obchodzić. Z jednej strony mamy dziś zmasowany atak propagandowy, mówiący, że loty na Księżyc w ogóle się nie odbyły i że jest to największa ściema w historii świata. Z drugiej jednak strony zdajemy sobie sprawę, że komuś zależy, aby te wątpliwości podsycać i aby jak tylko można studzić zainteresowanie Księżycem. Nawet teraz, kiedy chiński orbiter z lądownikiem i łazikiem na swoim pokładzie krąży wokół Księżyca, przygotowując się do lądowania, media mówią o tym niechętnie. Mam nadzieję, że zwróciliście państwo na ten fakt uwagę. To przecież powinna być jedna z najważniejszych światowych informacji kosmicznych, a wyraźnie utknęła w mroku ciemnej strony Księżyca. Za to do bólu reklamuje się firmę turystyczną Bransona, Virgin Galactic, i fakt, że pojazd Unity na dwa kilometry wleciał w kosmos. To absolutnie nieproporcjonalne podzielenie uwagi. W księżycowych konspiracjach mamy często do czynienia z konspiracją w konspiracji. Jedną z nich było to, że Amerykanie wcale nie zakończyli swojego programu księżycowego na Apollo 17 i wysłali na Księżyc jeszcze trzy tajne wojskowe misje. Historia Apollo 20 szybko podpaliła internet, i kiedy osiągnęła swoje apogeum, Nagle pojawił się człowiek Thierry Spet, który przyznał się, że to on stoi za tą właśnie wielką ściemą. Stworzył wszystko ze złotka, z plasteliny i z tektury, no i wszyscy dali się na to nabrać. I właściwie można powiedzieć, że w takim razie wszystko jest pozamiatane i nie ma więcej o czym gadać. Ściema jest ściema. Autor się przyznał, opowiedział jak to zrobił i napisał nawet o tym książkę. I zniknął. I scenariusz tej historii, a także sposób, w jaki została przedstawiona, wzbudził moje pewne podejrzenia. Żyjemy w czasach przeprowadzania na masową skalę manipulacji nad umysłem. Bombardowani informacjami, powoli zaczynamy reagować zgodnie z tym, czego się od nas oczekuje. Manipulacje umysłem badam już od dawna. I wciąż jest jeszcze za wcześnie na szerszą prezentację, bo odkrycia w tej dziedzinie są zdumiewające. Czy na przykład zastanawialiście się kiedyś Państwo, jak to się stało, że wydawałoby się logicznie i rozsądnie myślący, bardzo praktyczny i dobrze ułożony naród niemiecki nie tylko zgodził się w błyskawicznym tempie zaakceptować Hitlera, ale także zgodził się na samobójczy skok w wojnę przeciwko całemu światu? Wojna ta w żaden sposób nie mogła być wygrana przez naród zamieszkujący średniej wielkości kraj europejski. Mimo to, ktoś zamieszał tym ludziom w głowach i kto wie, może ten sam scenariusz został wykorzystany teraz do akceptacji i podporządkowania się islamizacji Europy. To przecież na zdrowy rozum czyste szaleństwo i nie trzeba być profesorem uniwersytetu, aby to rozumieć. Kiedy skończyła się wojna, ci sami Niemcy, którzy dali Hitlerowi narzędzia rozwalania świata na kawałki, w ramach Paperclip wywędrowali za ocean. Jeden z nich, ss Werner von Braun, stał się amerykańskim bohaterem narodowym, tworząc program księżycowy zakończony lądowaniem na srebrnym globie i to lądowaniem wielokrotnym. Przez załogi od Apollo 11 do Apollo 17, minus oczywiście Apollo 13. I znów, kiedy wszyscy patrzą na ten program i widzą von Brauna, nikt nie zauważa, że w jego cieniu jest prawdziwy ojciec chrzestny tego programu. Jest to generał Dornberger, który promował i manipulował von Braunem tak w Niemczech, jak później w Ameryce. Dornberger był na ławie oskarżony w Norymberdze, by nagle z niej nie tylko zniknąć, ale pojawić się później jako szef amerykańskiej firmy zbrojeniowej Bell. I do dziś nikomu to nie przeszkadza. Dlaczego mieszam kontrolę umysłu z lotami na Księżyc? Bo wyraźnie widać tu czyjąś celową manipulację. Czemu miało służyć to stworzenie legendy Apollo 20? Przecież nikt na tym nie zrobił kariery ani pieniędzy. Całość tak szybko jak została stworzona, tak samo szybko upadła. Ściema wokół tego pomysłu została ujawniona. Ta ściema ma nawet swoją stronę w Wikipedii, mimo że opowieść Thierry Speta o tym, jak tworzył fałszywki lotu Apollo 20, mają więcej dziur niż sama historia tego fikcyjnego lotu. Aby zobaczyć, gdzie tu jest manipulacja umysłem, wystarczy uświadomić sobie, co ta historia osiągnęła i do czego doprowadziła. Po społu z historią o tym, że każde amerykańskie lądowanie na Księżycu to ściema, doprowadziło do tego, że dziś każda, każda informacja na temat srebrnego globu będzie właśnie w ten sposób traktowana. Podświadomie mamy już zakodowane w głowie, że wszystkie zdjęcia zostały zrobione w studio, że postaci to kukiełki, że za wszystkim stoją artyści. Artyści jak Thierry Speth, który dużo opowiada, ale sam niewiele pokazuje z tego, co ulepił i skleił. Mówi, zrobiłem to, potem pojechałem do Rwandy w ważnych sprawach, wszystko poszło się, znaczy poszło do śmieci. Ale dziś znów jestem i opowiadam z pamięci, jak było, i wszyscy mu wierzą, i mało kto ma z tym problem. Wszystko działa tak, że czujemy się dobrze, że nikt nas nie zrobił w balona, bo jesteśmy na to zacwani, i dlatego to poczucie wmontowane jest w manipulację, właśnie w kontrolę umysłu. Osiągnięto to, że żadna informacja na temat tajnych badań księżyca nie zostanie dziś zaakceptowana. Bo sami się będziemy pilnować nawzajem, żeby do tego nie dopuścić. To dlatego pod Polaraxą pojawiają się komentarze, że przecież lądowania na Księżycu nigdy nie było. Zauważyłem, że każdy z nich, z takich komentarzy, kończy się wykrzyknikiem, często inwektywami i to pokazuje wspólne źródło tych komentarzy i że są częścią pewnej akcji zawsze tej samej. Aby zamieszać w głowach, opowiadam o tym Państwu, żeby przedstawić Wam proces i metodę, poprzez którą przyglądam się rozmaitym kontrowersyjnym problemom. No i te problemy są chlebem powszednim polaraksy i czasami udaje mi się dostrzec coś podejrzanego. Właśnie te ślady po cudzej manipulacji. Manipulacja umysłem w przeciwieństwie do medalu nie ma dwóch stron, a trzy. Pierwsza to Oficjalna wersja wydarzeń, druga to kontrwersja tych wydarzeń, często nazywana jest teorią konspiracji. I wówczas, wówczas pojawia się trzecia wersja, stworzona przez tych samych ludzi od wersji oficjalnej, ale są oni oczywiście ukryci pod pseudonimami, i wersja ta jest tak dramatyczna i pozbawiona sensu, że przestraszeni ludzie instynktownie uciekają w stronę oficjalnej wersji wydarzeń. I to działa za każdym razem. Do historii Apollo 20 chciałem powrócić z jednego ważnego powodu. W październiku tego roku pojawił się człowiek, który utrzymuje, że był członkiem tej załogi i poleciał z Apollo 20 na Księżyc. Nazywa się John Harold Lawine, ma dziś 71 lat. Jego wojskowa kariera jest bardzo dobrze udokumentowana. Pracował tak dla US Air Force, jak i dla US Navy, w miejscach, które umożliwiały mu kontakt z programem kosmicznym realizowanym w tych y, organizacjach wojskowych. Oglądał filmik z lotu Apollo 20, od dawna uznany za ściemę, i mówi, że widział na własne oczy to, co jest na tym filmiku że wygląda to tak, jak wszystko to zapamiętał. I jest to zdumiewające, bo przecież kulisy tej ściemy są znane i mają swoją stronę w Wikipedii. Dlaczego więc ten człowiek mówi, że tam był? Przecież nic na tym nie zyskuje, wręcz przeciwnie. Niemalże natychmiast został zaatakowany przez całą hordę tak zwanych dyżurnych ufologów, którzy specjalizują się z jednej strony w wyszukiwaniu ściem, a z drugiej w ich tworzeniu. Ufologia, proszę państwa, jest Pełna ludzi, którzy kontrolują tą przestrzeń służbowo, w ramach kontroli umysłu, kontroli tego, co akceptujemy i w co wierzymy. Ufologia sama w sobie ma olbrzymi potencjał zmienić myślenie ludzi, dlatego jest ona pod ścisłą kontrolą i niewiele rzeczy w niej dzieje się przypadkiem. To, co popełnił John Lavine, przypomina mi historię Boyda Bushmana. Pamiętacie ją jeszcze państwo? Boyd Bushman był fizykiem i pracował w wielu tajnych projektach. Pod koniec życia zdecydował się na spowiedź, podczas której opowiedział o tym, co robił, a także pokazał zdjęcia istoty pozaziemskiej. Jego spowiedź, na której nic nie mógł zyskać, bo stał nad grobem, natychmiast ośmieszono, gdy pojawił się nikomu nieznany ufolog, The banker, który pokazał na swoim filmie plastikową lalkę, uderzająco podobną do istoty ze zdjęć Bushmana. I człowiek ten powiedział, że lalkę kupił w Walmartcie. Bushman zmarł krótko potem w kompletnej niesławie i dziś prawdopodobnie mało kto go już pamięta. Ja sam długo szukałem tej lalki po sklepach i na ebayu i jest nie do dostania. Stąd myśl, że być może nigdy nie była w sprzedaży. A plastikowy odlew przedstawiający ufolutka zrobiono tylko po to, aby ośmieszyć to, o czym opowiadał Bushman. Po to, aby zdyskredytować wszystko, co mówił. Jeśli tak było, to kto wie... Może ten sam scenariusz został stworzony po to, aby ośmieszyć każde podejście do ewentualności tajnych amerykańskich lotów na Księżyc i odkrycia tam statku kosmicznego obcych, a także istot pozaziemskich. Najciemniej zawsze jest pod latarnią i w ramach kontroli umysłu ma to bardzo szerokie zastosowanie. Program MK Altra wykazał, że można to robić w sposób naukowy i manipulować każdy sposób działania człowieka, uzyskując pożądany efekt, aby ludzie myśleli i wierzyli w pewien określony sposób. Czy słyszeliście Państwo o mandżurskiej laleczce? Myślę, że większość z Państwa nie, bo znany jest mandżurski kandydat z książki Richarda Kondona. I w książce tej, tej opowiedziana jest historia amerykańskiego żołnierza, wziętego do niewoli podczas wojny koreańskiej przez specjalne rosyjskie komando. I dokonano na nim wiele eksperymentów, które doprowadziły do ogromnych zmian umysłowych, do tego stopnia, że był zdolny do robienia wszystkiego, co mu rozkazano. Stosowano na nim eksperymenty ze światłem, a także z narkotykami. A celem doświadczenia było stworzenie człowieka zdolnego zabić amerykańskiego prezydenta. Człowieka, który nie zdawałby sobie sprawy z tego, że jest zaprogramowanym zabójcą, nawet w momencie, w którym taki program został u niego odpalony. Film na podstawie tej książki został nakręcony w 1962 roku przez znanego reżysera z Hollywood, Johna Frankenheimera. A rok później w zamachu zginął prezydent JF Kennedy. Niemalże natychmiast wówczas pojawiły się plotki, że użyto człowieka, który był takim mandżurskim kandydatem, a raczej mandżurską laleczką, mandżurską pacynką. Kontrola umysłu polega na tym, że miesza się ze sobą warstwy prawdziwej i fałszywe w taki sposób, że praktycznie jest to nie do odróżnienia. Nie można znaleźć, co tu jest prawdą, a co fałszem. Dziś wiadomo jedynie, że o wiele łatwiej jest stworzyć mandżurską pacynkę niż mandżurskiego kandydata. No i kimś takim był Shurhan Shurhan, zabójca brata prezydenta Kennedy'ego Roberta. Poprzez proces hipnozy można wprowadzić w umysł człowieka słowa bądź obrazy odpalające go do określonego działania. Słowa bądź obrazy wywołujące określoną akcję, a po jej dokonaniu, powodujące, że człowiek zapomina o tym, że tego dokonał. Czyż nie jest zaskakujące, że wszyscy amerykańscy astronauci mają problemy z przypomnieniem sobie tego, co robili na Księżycu? Nie mają problemu z tym, że tam byli. Ale nie mogą sobie przypomnieć dokładnie, co robili i co widzieli. W przypadku zabójcy brata prezydenta Kennedy'ego, tak prokurator, jak i obrońca byli zgodni, że Shurhan Shurhan był kiedyś poddany takiej hipnozie. Badania lekarskie potwierdziły, że z dużą łatwością dało się go wprowadzić w stan hipnotyczny. Co mogło być tym sygnałem, który odpalił go do działania? W miejscu zamachu pojawiła się dziewczyna w sukience wielkie kropki. Podeszła do niego i powiedziała mu, że napiłaby się kawy. I to był drugi odpalacz, który zabezpieczał i współdziałał z pierwszym, aby nie dopuścić do sytuacji przypadkowej, gdyby na przykład pojawiła się zupełnie przypadkowo dziewczyna w sukience w kropki i wywołałaby tym samym działanie niepożądane, no i oczywiście niezaplanowane. Zaproszenie na kawę było tym, co odbezpieczało uzbrojoną już bombę. Shurhan Shurhan zaczął strzelać do Kennedy'ego, a później ekipa FBI znalazła na miejscu zbrodni więcej pocisków, niż było w bębnie rewolweru zabójcy. Po schwytaniu Shurhan Shurhan nie pamiętał, że to zrobił. Był w transie. Ochrona Kennedy'ego chciała go powalić na ziemię i okazało się, że nie było to łatwe bo szurhan Shurhan walczył jak lew i miał nadludzką siłę. W pewnym momencie jednak zwiotczał i już jak dziecko dał się aresztować. W którymś momencie walki transmisja hipnotyczna została zakończona. I to jest właśnie przykład działania manczurskiej laleczki. Taki sam efekt stosuje się także na masową skalę, gdzie przedmiotem manipulacji jest cała populacja, wliczając nas wszystkich. Wszystko na co patrzymy i co słyszymy malarstwo, reklamy, muzyka, audycja polaraxa zawsze i za każdym razem będzie to delikatna forma manipulacji umysłu. Różnica z Polaraksą jest taka, że o tym Państwu mówię wprost, bo widzę nieustannie działającą i świadomą kontrolę umysłu. Dlatego łączę takie działania, jak opowieść o podróży na księżyc Apollo 20, a następnie w sposób płynny, bez żadnego zewnętrznego przymusu, pokazanie, że. To była ściema, która natychmiast mocno przylgnęła do całej historii, utrwalona przez Wikipedię, i sugeruje mi to ukryte działanie, które ma zabezpieczyć przeciek informacji na temat tego, co naprawdę znajduje się na księżycu. I to jest właśnie ta mina, którą się władowałem, zabierając się entuzjastycznie za tę historię, proszę Państwa. Gwizdkowcy, whistleblowers, jaki się często nazywa. Działają dziś po różnych stronach. Czasem rzeczywiście rozpaczliwie chcą przekazać coś, co wiedzą, i często ich się ośmiesza i w ten sposób ucisza. A z drugiej strony są oni kompletnie sfabrykowani. Są agentami tych, którym zależy na tym, aby kontrolować narrację. Wielokrotnie pytany przez Państwa mówiłem o moich wątpliwościach wobec Pewnego towarzystwa związanego z Wilkokiem, Salą i Cory Good. Cory Good też jest takim gwistkowcem. Opowiada o swoich przygodach jako komandos na Marsie, opowiada o istotach pozaziemskich zwanych Blue Avian I proszę zwrócić uwagę: robi to od paru lat i jakoś nikomu nie udaje się tego ośmieszyć. Wręcz przeciwnie, to całe towarzystwo zgromadziło wokół siebie sporą grupę zwolenników, powoli przejmując tą część ufologicznej narracji, która ma ten new-ageowy, metafizyczny posmak. Druga część ufologicznej narracji dla ludzi otwartych na UFO. Ale za to bardziej wymagających, jeśli chodzi o dowody i argumenty, jest przejmowane obecnie przez tych wszystkich związanych z Luisem Elizondo, z Tomem Dillongiem i z Academy to the Stars. Elizondo i jego kolesie reprezentują wprost CIA i poprzez mainstreamowe media, takie jak na przykład New York Times, Washington Post czy nawet ONET, pokazują bezsprzeczne, w cudzysłowie, dowody na istnienie obiektów pozaziemskich, które działają w ziemskiej atmosferze i mają spotkania z amerykańskimi myśliwcami. I gdzie tu jest kontrola umysłu? Wszędzie. Przede wszystkim poprzez korzystanie z tak zwanych potwierdzonych źródeł wojskowych nie ma wątpliwości, że to co widać na ekranie nie jest efektem specjalnym, a czymś autentycznym. Dlatego siłą rzeczy intuicyjnie wierzy się temu przekazowi bardziej niż temu z amatorskich kamer. Ostatnio pojawiło się tysiące filmików przedstawiających fałszywe UFO i często jest to oczywiste, że patrzymy na ściemę. Dzięki temu znów bardziej wierzymy, potwierdzonym przez wojsko CIA i New York Times przekazom, a nie anonimowym autorom z YouTube'a. I to jest właśnie druga mina, na którą się władowałem. Jeremy Corbel nakręcił właśnie dokument na temat Boba Lazara, człowieka, który był kiedyś autorem wielu kontrowersji, mówiąc o tajnym programie wojskowym, w tzw. strefie 51, w strefie S1 i o tym, że. Armia amerykańska jest w posiadaniu latających spodków nieziemskiego pochodzenia. Jeremy Corbell nakłonił Lazara do ponownego wyjścia przed kamerę i opowiedzenia swojej historii raz jeszcze. Przez 30 lat nikomu się to nie udało i Lazar był na bocznym torze. On sam nie szukał sławy ale też nie chciał rozmawiać o tym, co kiedyś opowiedział światło o Strefie 51 i teraz nagle zmienił zdanie. Jest to dla każdego, kto się interesuje UFO, z pewnością super atrakcyjny temat i trudno mi go było ominąć, widząc w powrocie do historii sprzed lat bardzo duży potencjał. Jestem też pewien, że wielu z Państwa usłyszałoby o tym raz jeszcze z przyjemnością, zwłaszcza, że Lazar ciągle jest w dobrej formie, tak fizycznej, jak i umysłowej. No i zacząłem analizować tę historię, próbując zrozumieć, dlaczego odgrzewa się właśnie teraz. I to jest ta bomba, pułapka, którą w trakcie tej analizy wykryłem. Zdaję sobie sprawę, że historia Lazara i jej ponowna odsłona jest częścią kampanii rozpoczętej jeszcze przez Elizondo i Delonga. Znów z wojskowego punktu widzenia pokazuje, że UFO jednak istnieje, że w podziemnych hangarach armia amerykańska ma przejęte od UFO spotki, że na ich bazie tworzone są nowe technologie. I w obu historiach, tej z Elizondo i TikTokiem, i tej Lazara, przewija się wspólny leitmotiv jest nim UFO i wojsko. UFO i wojsko przedstawiani są tam jako oponenci, gdzie wojsko jest po naszej stronie, przeciwko potencjalnym najeźdźcom z kosmosu. To dlatego Elizondo mówi o tym, że program, w którym pracował, dotyczył zbadania zagrożenia ze strony UFO. I nieoczekiwanie ufą nie jest tak jak na przykład jeszcze 10-15 lat temu albo zbawieniem ludzkości, albo jest wobec nas obojętne. Dziś jest potencjalnym zagrożeniem, co sugeruje, że powinniśmy się na takie zagrożenie przygotować, no i je oczywiście odeprzeć. I taki cel jest zawarty w odgrzaniu historii Boba Lazara. Ma zmanipulować nasze myślenie o tym, że UFO, że kosmici są dla nas zagrożeniem. Jest to dokładnie to, o czym mówił kiedyś Werner von Braun w swojej przepowiedni, gdy zorientował się, co jest naprawdę grane. Zresztą po tym wyznaniu nie pożył już długo. Najpierw wyleciał z NASA, a krótko potem zmarł na raka. Był już niepotrzebny. Czy jego przepowiednia przyczyniła się do tego, że nagle odsunięto go od kosmicznego programu? Powiedział on, że wie, do czego wszystko zmierza w świecie i że chodzi o kompletną dominację nad ludzkością. Aby tego dokonać, trzeba wymyślać zagrożenia, które sprawią, że przerażeni ludzie zgodzą się na wszystko. I pierwszym z nich miało być zagrożenie komunizmem, potem zagrożenie terroryzmem. Następnie zagrożenie asteroidą, i na końcu zagrożenie ze strony kosmitów. I w dziwny sposób ta przepowiednia, czy raczej ostrzeżenie, sprawdza się dzisiaj, a sami kosmici stają się coraz bardziej złowrodzy. Zresztą ci z opowieści gwizdkowca Johna Lawine wcale nie są lepsi. Lavine w swojej bulwersującej opowieści ujawnił też, że wziął on udział w misji Apollo 17 jako tajny czwarty członek załogi, i opowiem Państwu tę historię. Wśród wielozdolności, jakie posiadał John Lavine, była także umiejętność telepatycznego przesyłania i odbioru informacji, no i to sprawiło, że CIA uznała, że będzie on ważnym elementem wypraw księżycowych nasa. Ostatnia oficjalna księżycowa misja Apollo to Apollo 17, w skład której wchodzili Eugene Cernan, Ronald Evans, Harrison Schmidt. Do wyprawy dołączono także Johna Lawine, którego nie ma na oficjalnej liście załogi, bo jego zadanie było specjalnej wagi i zostało objęte klauzulą tajności. Na księżycu NASA nawiązała kontakt z istotami pozaziemskimi, i zdolności telepatyczne Lawajna miały umożliwić komunikację z obcymi. Rakieta Saturn wystartowała z przełąka Canaveral 7 grudnia 1972 roku, i John Lawajn miał wówczas 25 lat. Według Lawajna, sposób w jaki dokonano briefingu przed każdą księżycową misją, był przeprowadzany w stanie hipnozy. Głównie chodziło o to, aby móc kontrolować wszystkie informacje, jakie zapamiętywali astronauci, a następnie po locie móc je wymazać. To z tego powodu astronauci wszystkich lotów Apollo mają kłopoty z opowiedzeniem szczegółów swoich misji, bo w ich pamięci zostały tylko strzępy takich informacji. Misja Apollo 17 była niezwykle ważna. Jej głównym celem było sprawdzenie położenia czegoś, co wyglądało jak pozaziemski statek kosmiczny i zostało dostrzeżone przez Apollo 15. Lawine wciąż pamięta moment lądowania na powierzchni księżyca. Dookoła piętrzyły się potężne głazy, ale lądownik precyzyjnie usiadł w miejscu od nich wolnym. Astronauci opuścili lądownik i zaczęli rozglądać się po okolicy. To, co natychmiast zwróciło ich uwagę. To ślady stóp odbite w księżycowym pyle. Te ślady nie należały do amerykańskich astronautów. Uświadomili sobie wówczas, że na Księżycu jest ktoś jeszcze. Ślady były mniejsze od ludzkich i nie były to ślady bosych stóp. Istota, która w tym miejscu spacerowała po Księżycu, miała na sobie jakieś buty. Astronauci zameldowali do NASA o swoim odkryciu. Taśmy z tymi meldunkami nadal są utajnione ze względu na wagę znaleziska. Astronauci zaczęli przeczesywać okolice i wkrótce dostrzegli pojazd. Pojazd nie był ziemski. Był niewielkich rozmiarów i przypominał wózek golfowy, ale bez kół. Wcale nie wyglądał jak latający spodek. Sprawiał bardzo proste wrażenie. Najwyraźniej używano go do przemieszczania się po okolicy po jakimś niewielkim obszarze o średnicy np. 10 km. Astronauci byli już w sporej odległości od lądownika, gdy zobaczyli, że jeden z takich pojazdów podjechał pod trap drabinki. Jean Sernan powiedział wówczas do Lawajna, aby podszedł do obcych i zaczął z nimi rozmawiać. Lewajn posłuchał rozkazu. W końcu sernan był dowódcą wyprawy. Wózek obcych zatrzymał się kilka metrów od lądownika. Był to pojazd jednoosobowy i siedział w nim szarak. Był on ubrany w rodzaj kombinezonu, ale na głowie nie miał hełmofonu jak astronauta. Lavajn podchodził do niego wolno i z dużą ostrożnością. Astronauci nie mieli ze sobą broni. Z drugiej jednak strony nie wiadomo było, czy szarak nie jest uzbrojony i czy po prostu nie zaatakuje zbliżającego się astronauty. Lavain podszedł na odległość dwóch metrów, gdy szarak nawiązał z nim kontakt telepatycznie. Szarak powiedział: Możesz zdjąć już swój hełmofon. Lavain był zmieszany i odpowiedział, obawiam się tego zrobić powiedziano nam, że nie ma tu żadnej atmosfery. Nic ci się nie stanie, powiedział Szarak. Możesz zdjąć hełmofon. Nie mogę tego zrobić, to może być niebezpieczne, odparł astronauta i odniósł wrażenie, że problem hełmofonu przestał interesować Szaraka. Lavain położył dłonie na aparacie fotograficznym Hasselblad i zapytał wówczas, czy może zrobić Szarakowi zdjęcie. Nie, poczekaj, odparł Szarak. Szarak wydobył jakiś instrument i Lawine miał nadzieję, że nie jest to żadna broń. Tymczasem szarak instrumentem dokładnie skanował aparat fotograficzny astronauty. Prawdopodobnie sprawdzał, do czego służy to ziemskie urządzenie. Odłożył swój detektor i powiedział, że Lawine może teraz zrobić zdjęcie. Lawine zrobił Szarakowi zdjęcie w wysokiej rozdzielczości swojego aparatu. W oku Szaraka odbija się lądownik Apollo 17 i pojazd w kształcie wózka golfowego, którym przyjechał Szarak. Wszystkie zdjęcia, jakie zrobiono na księżycu, należą do NASA i cały film został po powrocie na Ziemię przejęty przez NASA. Zdjęcie Szaraka, które zrobił Lavain, podobno wyciekło z NASA i znalazło się w internecie. Kiedy Lavain nie powiększył, dostrzegł w oku Szaraka lądownik Apollo. Pojazd kosmity i wschodzącą po lewej stronie sceny ziemię. Pamiętał, że właśnie z Cernanem oglądali wschód ziemi, kiedy dostrzegli szaraka. Ziemia odbijająca się wokół szaraka jest według lawajna potwierdzeniem tego, że zdjęcie jest prawdziwe. Telepatia jest idealnym sposobem porozumiewania się, bo nie potrzebuje znajomości języka. Przejęta telepatycznie informacja jest następnie tłumaczona w mózgu na język, który zna dana osoba, która właśnie przyjęła taką informację. Tymczasem rozmowa pomiędzy Szarakiem a Lawajnem trwała dalej. Chcemy, żebyście stąd odjechali, powiedział Szarak. Lawajn próbował odpowiedzieć mu w formie, w której zachowany byłby respekt wobec kosmity. Nie możemy odlecieć w tej chwili, powiedział. Nie mamy możliwości, aby to miejsce opuścić natychmiast. Musimy połączyć się z modułem dowodzenia i można tego dokonać w ściśle określonym czasie. Dlatego musimy tu być przez jeszcze jeden dzień. Jeśli odlecimy w tej chwili, możemy nie znaleźć sposobu, aby się połączyć, co dla nas oznacza śmierć. Szarak wydawał się być zadowolony z odpowiedzi. Odlatujemy jutro. Kontynuował Lawajn. Nie mamy tyle jedzenia i zaopatrzenia, aby tu zostać dłużej. Zapadła telepatyczna cisza. Czarne oczy szaraka pylęgowały helmofon astronauty. Nie wracajcie na Księżyc, powiedział nagle szarak Nie chcemy was na Księżycu. Lawajn odpowiedział, że przekaże to swoim dowódcom. W księżycowych wyprawach Apollo, Apollo 17 był ostatnim oficjalnym lotem. Po nim miały być trzy tajne loty i Lawine poleciał jeszcze raz, tym razem z Apollo 20. Cała jego historia sugeruje wrogie nastawienie istot pozajemskich do ludzi. Czy zatem jest to część tej samej sączonej nam propagandy o zagrożeniu ze strony obcych? Być może. Jest to także doskonały pretekst, aby nadal rozwijać nie tylko program kosmiczny, ale przymykać oko na technologie tworzone w czarnych budżetach. Nie ma wątpliwości, że ogromne ilości pieniędzy znikają w jakiejś czarnej finansowej dziurze. Stare przysłowie mówi, że jak coś się zdarzy raz, jest to coś dziwnego i niezwykłego. Jeśli dwa razy, to może to być przypadek, ale jeśli trzy, to jest to standard działania. Od kiedy Donald Rumsfeld, sekretarz amerykańskiej obrony, w 2001 roku powiedział, że nie jest w stanie rozliczyć na co wydano 2 biliony dolarów, jakie gdzieś rozeszły się w wojskowym budżecie, wiadomo jest, że pieniądze wypływają z państwowego budżetu rwącymi strugami. Rumsfelda nikt później nie poprosił o kontynuowanie tego wątku, bo następnego dnia nastąpił atak na World Trade Center. No i o całej sprawie zapomniano. Katrin Austin-Fitz, ekonomistka, a później także dr Mark Skidmore z University of Michigan, wykazali na liczbach, że w budżecie istnieje jakaś wielka czarna dziura, która właśnie pochłania te ogromne góry pieniędzy. Kiedy mówi się o znikających pieniądzach w USA, nie wzbudza to już tak dużego zainteresowania, a tym bardziej sensacji. Świat do tego przywykł. Ale tym razem okazało się, że nie tylko USA ma monopol na magiczne gubienie wielkiej kasy. Okazało się, że Rosja gubi ją również. Po odkryciu nawierconych w Sojuzie dziur i po wypadku podczas startu rosyjskiej rakiety wiozącej załogę na stację kosmiczną, zarządzono w Roskosmosie wielkie śledztwo. Wykazało ono co najmniej 1400 zaniedbań w procesie budowy pojazdów kosmicznych no i w traktowaniu tajnych technologii. Kilka z tych spraw ma już swoje konsekwencje kryminalne. W Roskosmosie przeprowadzono także audyt i okazało się, że z budżetu Rosyjskiej Agencji Kosmicznej zniknęło 785 miliardów rubli. Suma brzmi imponująco, choć w dolarach jest to niecałe 12 miliardów i w porównaniu z tym co zgubił Ramsfeld to kropla w morzu, ale jakby na to nie spojrzeć, mieć tyle pieniędzy a ich nie mieć robi dużą różnicę. Putin zaaprobował audyt w Roskosmosie, wiedząc, że Rosja nie może sobie już pozwolić na dalsze powiększanie dystansu z liderami kosmicznego wyścigu. No i audyt wykrył wiele projektów, w których zmarnowano ogromną ilość pieniędzy, ale wykrył także, że zniknęło te 12 miliardów dolarów w gotówce. I audyt obejmuje w swoich ostatnich rozliczeniach rok 2017, chociaż nie sprecyzowano, czy są to wszystkie finansowe nadużycia z ostatnich lat, czy tylko te z tego właśnie jednego roku. Nie wskazano też palcem, kto mógł ukraść takie pieniądze. 12 miliardów to w skali amerykańskiej nie jest wiele, ale USA mając status państwa emitującego globalną walutę, ma monstrualną korupcję i nowe technologie. Które kosztują astronomiczne pieniądze, i dlatego ma dziurę budżetową proporcjonalnie większą od rosyjskiej, gdzie nie tylko jest słabsza ekonomia, ale znacznie taniej jest budować nowatorskie technologiczne systemy ukryte przed własnym aparatem kontroli, i podobnie jak amerykańskie czarne budżety, oficjalnie pozbawione realnej egzystencji. Sugeruje to z pewnością jedno, że Rosja także w tajemnicy pracuje nad tajnym równoległym do oficjalnego programem kosmicznym po to, aby w przyszłej walce o kosmos być nie tylko równorzędnym partnerem, ale nawet stroną rozdającą karty w kosmicznym pokerze. I wszystko wskazuje na to, że Rosjanie już otrząsnęli się z szoku, i ich program kosmiczny działa jak gdyby nigdy nic. W zeszłym tygodniu rosyjską rakietą poleciała zmiana załogi na stację kosmiczną i tym razem wszystko odbyło się bez żadnych awarii. Nowa zmiana przyjechała z planem dokonania poważnej inspekcji dziurowego sojuza, gdzie dziurę zaklejono od wewnątrz żywicą epoksydową, oczywiście kosmicznej jakości. Aby mieć pewność, że kapsuła bezpiecznie powróci na Ziemię, dwóch rosyjskich kosmonautów wyszło na kosmiczny spacer w kombinazonach Orlan, obejrzeć Sojuza właśnie od zewnątrz. Kosmonauci przecięli powłokę ochronną pojazdu, aby obejrzeć stan dziury, wszystko sfotografowali i wzięli próbki do badań na Ziemi. Trójka astronautów ze stacji ma wracać tym właśnie sojuzem na Ziemię, co powinno odbyć się bez niespodzianek, bo dziura jaką odkryto znajduje się w pomieszczeniu mieszkalnym, a nie w części lądującej. Część lądująca zostanie najpierw odczepiona od stacji, wysłana w kierunku Ziemi, a po niej odczepiona zostanie część mieszkalna, która stanie się kosmicznym złomem i spłonie później w atmosferze. Dlatego tak naprawdę ta wycięta w izolacji dziura nie ma znaczenia dla bezpieczeństwa statku kosmicznego. Izolacja służy przede wszystkim jako ochrona przed mikrometeorami, a także jako izolacja termiczna. Kosmonauta Prokopiew mówił, że mu się serce kraje, gdy tnie osłonę statku, na którym przyleciał na stację. Obaj kosmonauci przebywali na zewnątrz stacji przez 7 godzin 45 minut. Co odliczając oczywiście przerwę na kawę, jest solidną dniówką. I było to 213 wyjścia na zewnątrz stacji kosmicznej. W tej chwili do stacji doczepionych jest 6 pojazdów, dwa sojuzy. Dwie ruskie kosmiczne ciężarówki Progress, amerykańska ciężarówka Cygnus i towarowy Dragon firmy SpaceX. Opowiadam Państwu od czasu do czasu o polskich aspiracjach kosmicznych, ciesząc się nawet z drobiazgów. No i PWSA-2, Politechniki Warszawskiej, wreszcie poleciał w kosmos i działa. Wysyła informacje, wysyła zdjęcia. I może te zdjęcia nie robią aż tak wielkiego wrażenia, ale nie należy zapominać, że robione są kamerką, której celem jest obserwacja momentu otwarcia żagla w satelicie, gdy ten będzie nurkował w stronę powierzchni Ziemi. Mimo to w tle widać naszą piękną, błękitną planetę i też przepięknie zaokrągloną. Eksperymentalny żagiel ma wykazać jego skuteczność podczas deorbitacji satelity i w przyszłości może znaleźć zastosowanie w innych satelitach, które no, zakończą swoją służbę. Polski kosmodrom w Rewie jednak wcale nie byłby takim drobiazgiem, ale oczywiście najpierw trzeba go zaplanować no i zbudować, co jest ogromnym wysiłkiem finansowym. Podobny pomysł na zbudowanie portu kosmicznego ma inne, niebogate państwo na P, i jest to Portugalia. Szanse Portugalii na otworzenie takiego kosmicznego biznesu są jednak o wiele bardziej realne od Polski. Do Portugalii należy archipelag Azorów, i ze względu na duże oddalenie od skupisk ludzkich, idealnie nadaje się właśnie do takiego celu. Na jednej z wysp Santa Mari planuje się zbudować taki kosmodrom i o kontrakt bije się w tej chwili 14 korporacji z USA, Rosji, Holandii, Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, no i oczywiście z samej Portugalii. Ten port kosmiczny powstałby w celu wystrzeliwania niewielkich rakiet i z pewnością nie byłby on konkurencyjny wobec kosmodromu Kourou we francuskiej Gujanie. To ogromne zainteresowanie budową i wykorzystaniem takiego portu kosmicznego jest zadziwiające. Jedynym elementem, który odróżnia Azory od innych miejsc, gdzie można zbudować taką instalację, jest ich położenie. I oczywiście duża izolacja od skupisk ludzkich. Oznacza to, że taki kosmodrom można wykorzystywać do testowania technologii, które dziś nazywamy egzotycznymi, i wszystko to z daleka od wścibskich oczu. Sugeruje to choćby rola, jaką w projekcie odgrywa rząd portugalski, który wydaje się być tylko przykrywką dla całego przedsięwzięcia. Portugalia z pewnością nie ma technologii kosmicznych, a tym bardziej pieniędzy, aby je tworzyć. Dlatego budowa portu kosmicznego na środku Atlantyku wygląda podejrzanie. I stąd sugestia, że nie powiedziano nam wszystkiego na ten temat. A tymczasem Voyager 2. Śladem Voyagera 1 potwierdził, że jest poza układem słonecznym. Urządzenie na sądzie zmierzyło otoczenie i nie wykryło wiatru słonecznego. Oba Voyagery poleciały w kosmos w 1977 roku. Wielu słuchaczy dzisiejszej audycji nie było wtedy jeszcze na świecie. Voyager 2 jest w tej chwili 120 jednostek astronomicznych od Ziemi, czyli 120 razy dalej niż Ziemia od Słońca. Czyli jakieś 18 miliardów kilometrów, które lecąc z prędkością światła można pokonać w 16 godzin. Czyli tyle, ile trzeba samolotowi z Nowego Jorku do Johannesburga. Oba voyagery wciąż mają na swoim pokładzie działające urządzenia naukowe, pozwalające na pomiar pola magnetycznego, a także dwa wykrywacze cząstek: jeden do wykrywania cząstek słonecznych, a drugi promieniowania kosmicznego. Voyager 2 posiada także tak zwany plazma instrument, pozwalający na zmierzenie temperatury, gęstości i prędkości naładowanych cząstek, przez które przelatuje pojazd. Poza układem słonecznym są także dwa inne ziemskie pojazdy, Pionier 10 i Pionier 11, no ale one już nie komunikują się z ziemią. I niestety taki sam los czeka Voyagery, którym energii wystarczy jeszcze na 4, może 5 lat pracy. Kiedy przestaną działać poza układem słonecznym, będzie wówczas Sonda New Horizon, która ma przed sobą wiele, wiele lat działania i będzie to najprawdopodobniej pojazd ziemski, który najdalej ze wszystkich zbada to, co dzieje się poza układem, w którym przeszło nam żyć. Czy słyszeliście Państwo kiedykolwiek o komecie 46P Wirtanen? Ja do niedawna też nie, a tu okazuje się, że jest to najjaśniejsza kometa w całym 2018 roku, który właśnie się kończy. I będzie ona najlepiej widoczna, raczej dla uzbrojonego w odpowiednie szkło oka, w okolicy Bożego Narodzenia, co oczywiście od razu kojarzy się z Gwiazdą Betlejemską. Wirtanen był bardzo blisko Słońca 12 grudnia, a 16 będzie najbliżej Ziemi. I teoretycznie kometę da się zobaczyć gołym okiem, ale nie jest to łatwe. Jej światło rozprasza się w pyłowo-gazowej atmosferze komety zwanej koma. Koma powstaje podczas zbliżania się do Słońca, a samo słowo pochodzi z łaciny i oznacza włosy. W tym przypadku długie, rozpuszczone na kosmicznym wietrze włosy komety są ledwie widoczne, ale przy czystym niebie i z ciemnego miejsca można zobaczyć jej zielonkawe światło. I patrząc na przykład z Radawy, można ją dostrzec na południowym niebie i około godziny w pół do dziesiątej w nocy będzie w swoim najwyższym punkcie, przemieszczając się na zachód. I będzie ona widoczna aż do trzeciej nad ranem, a więc jest sporo czasu, by ją poszukać na niebie. Najjaśniejsza ma być 16 grudnia, gdy będzie najbliżej Ziemi, jakieś 12 milionów kilometrów. I nie trzeba się denerwować, bo jest to jakieś 30 razy dalej niż nasz Księżyc. I problem w tym, że akurat na ten dzień chyba wypada pełnia Księżyca i utrudni to obserwacje. I Wirtanen będzie to dziesiąta pod względem bliskości yy, przejścia właśnie obok Ziemi kometa w historii naszej planety. W 1770 roku kometa Lexel przeszła obok Ziemi w odległości 6 razy większej niż Księżyc od Ziemi. Jądro komety to zaledwie 1200 metrów, ale jej koma, jej włosy, czyli jej atmosfera, jest większa niż Jowisz. Ze względu na jej ustawienie wobec Ziemi, jej warkocz albo ogon nie jest na razie widoczny, ale kto wie. Astronomowie mówią, że w okolicach świąt jest szansa zobaczyć ten ogon. Oczywiście kosmiczną wiadomością z ostatniej chwili jest wyczyn Virgin Galactic i pojazdu kosmicznego o nazwie VSS Ionity, który osiągnął przestrzeń kosmiczną. Pojazd został wyniesiony powietrznym katamaranem, samolotem dwukładłubowym, gdzie podczepiono Unity i samolot ten wzleciał na wysokość 13 km i wówczas Unity został odczepiony od tego samolotu. Zresztą samolot ma piękne imię Ewa i wówczas właśnie ten Unity odpalił na 60 sekund własny silnik rakietowy, osiągając prędkość 2,9 macha i pognał w stronę kosmosu. Podczas tego lotu osiągnięto maksymalny pułap 82720 m, czyli prawie 83 km wysokości, a oficjalna amerykańska bariera, od której zaczyna się przestrzeń kosmiczna, to 80,5 km, czyli Unity poleciał o 2 km wyżej i technicznie przekroczył magiczną barierę. Piloci Unity otrzymali z Ziemi meldunek, który brzmiał Unity Welcome to Space, Unity Witajcie w kosmosie. Następnie pojazd zmienił kurs i powrócił na Ziemię. Opracowano specjalny system poprawiający aerodynamikę pojazdu powracającego z przestrzeni kosmicznej, kiedy to automatycznie składa się ogon. No i właśnie, Unity z podwiniętym ogonem bez problemów powrócił na Ziemię, lądując na normalnym lotnisku w podobny sposób, jak kiedyś lądowały wahadłowce. Zresztą, jeden z pilotów pojazdu, o nazwisku Starcow, był kiedyś właśnie pilotem wahadłowca. Na pokładzie Unity zainstalowano cztery doświadczenia NASA, a także manekina pasażerkę o imieniu Ania. Sukces wprowadził właściciela pojazdu, Richarda Bransona, w doskonały nastrój i już zapowiedział kolejne testy, gdzie pojazd będzie miał włączony silnik rakietowy dłużej i poleci jeszcze wyżej. Pojazd Unity to prototyp pojazdu turystycznego, który będzie zabierał na swój pokład sześcioro kosmicznych turystów, których oczywiście będzie stać na taką podróż. Wiadomo więc, że nie jest to pojazd dla mas, ale tylko i wyłącznie dla finansowej elity. Pojazd spędzi kilka minut w kosmosie, gdzie pasażerowie będą mogli odpiąć pasy i poczuć stan nieważkości. Pojazd też będzie wynajmowany dla NASA i po odkręceniu krzeseł będzie mógł zabierać ze sobą kosmiczne eksperymenty. Póki co jednak Branson będzie musiał rozładować kolejkę czekającą na lot w przestrzeń kosmiczną, bo bilety na Virgin Galactic kupiło już ponad 600 osób. A tymczasem na zdjęciach Marsa, które nieustannie publikuje NASA, Rozmaici kosmiczni badacze i detektywi co chwila znajdują podejrzane obiekty. Trochę podejrzana strona internetowa ufosightingsdaily.com pokazała jedno ze zdjęć zrobione przez łazik Curiosity, gdzie detektywi marsjańscy odkryli coś, co przypomina mini robota, który skrada się do Curiosity. Jak to wie, może został wysłany przez kogoś na przeszpiegi. Robot wyróżnia się od otoczenia i ma raczej błyszczącą, czystą powierzchnię. No i właśnie, czy jest to robot tubylców? A może jest to ziemski robot, który szpieguje Curiosity? Detektywi ze strony uważają, że jeśli maska stać na wysłanie w kosmos samochodu za 300 tysięcy dolarów i jest w stanie za jednym zamachem ustawić 64 satelity czyli więcej niż NASA przez cały rok. To jest też w stanie posłać na Marsa własnego robota. Na razie nie ma nowych wieści o Insight, sonda póki co powoli rozkłada się obozem na czerwonej planecie i od czasu do czasu posyła jakieś zdjęcie, co samo w sobie zawsze jest atrakcyjne. Dym na Marsie, o którym opowiadałem Państwu jakiś czas temu, nadal nie znalazł swojego oficjalnego wyjaśnienia. Być może odpowiedź nie jest ukryta w jakiejś konspiracji, a w prostym fakcie, że tak naprawdę nikt, ale to nikt nie ma pojęcia, co mogło być tego przyczyną. Na Marsie jest z pewnością jakaś aktywność geotermalna, bo odkryto tam jezioro wypełnione płynną wodą, które znajduje się pod powierzchnią planety. Aby ta woda mogła być w tym stanie płynnym, coś musi ją podgrzewać. Działalność wulkaniczna też nie jest tu wykluczona, bo mimo że w teorii od ostatniej erupcji upłynęło wiele milionów lat, to jest to mgnienie oka w porównaniu z wiekiem Marsa. I geolog powiedziałby, że wulkany na Marsie były aktywne całkiem niedawno. A to oznacza, że następna erupcja na Marsie może nastąpić w każdej chwili. Mars uważany jest oficjalnie za martwą planetę. Jednak tak samo oficjalnie ogłoszono, że na czerwonej planecie wykryto duże ilości metanu. A są tylko dwie możliwości, w jaki sposób znalazł się tam ten metan. Pierwsze to pochodzenie biologiczne, czyli metan jest wynikiem jakiejś biologicznej reakcji, co oznacza, że na Marsie działa nie tylko intensywnie, ale i na dużą skalę jakaś perystaltyka. Może nie są to stada krów marsjańskich, ale coś ten metan produkuje. Drugim wyjaśnieniem dla metanu jest jakiś system geotermiczny. I to właśnie stwierdzi sonda InSight, która poleciała tam po to, aby dać odpowiedź na pytanie, czy Mars jest planetą żywą. I mam przeczucie, że odpowiedź będzie twierdząca. A jeśli okaże się, że nie jest żywą, albo no, co najmniej ledwie żywą, to trzeba będzie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy można coś zrobić, aby tknąć w nią życie. I odpowiedź brzmi oczywiście tak. Można coś zrobić, aby dokonać terraformizacji Marsa i sprawić, że planeta będzie nadawać się do zasiedlenia także przez ludzkość. Oczywiście trzeba tu pamiętać o skali. Mamy w końcu do czynienia z całą planetą, ale nie jest to niemożliwe. Pole magnetyczne Marsa jest minimalne, ale promieniowanie kosmiczne nie wchodzi głębiej w jego powierzchnię jak na kilka centymetrów. Atmosfera Marsa uległa erozji, ale ta erozja przebiegała na przestrzeni kilku miliardów lat. Oznacza to, że jeżeli znaleźć sposób, jak odbudować taką atmosferę, to będzie ona funkcjonować bez poważnych uszczerbków przez co najmniej setki milionów lat, zanim wiatr słoneczny rozerwie ją na strzępy. Z kolei, aby steraformizować Marsa, pierwszą rzecz, jaką należy tam dokonać, to rozgrzać planetę, stworzyć tam warunki globalnego ocieplenia poprzez gazy cieplarniane. I nie są to gazy, jakie obecnie znamy, wytwarzane w rozmaitych procesach, jak na przykład produkcja przemysłowa, ale także gazy sztucznie skomponowane tak zwane gazy designerskie 10 tysięcy razy bardziej efektywne w tworzeniu procesu globalnego ocieplenia od gazów, jakie znamy, takie jak dwutlenek węgla czy metan. I takim gazem jest na przykład perfluoroetan albo tetrafluorometan CF4. Jest to tetrafluorek węgla. Gaz ten jest stosowany w urządzeniach chłodniczych i gdyby produkować go taką samą ilość, jaką produkuje się go teraz na Ziemi, ale robić to na Marsie i zamiast w lodówki wypuszczać go do atmosfery Marsa, to temperatura na planecie podskoczyłaby o 10 stopni Celsjusza w ciągu 50 lat. Jeśli wierzyć szpecom od globalnego ocieplenia, to w ciągu ostatniego wieku nasza cywilizacja doprowadziła do podgrzania temperatury na naszej planecie zaledwie o jeden stopień. Tu mamy 10 razy więcej w połowę czasu. I takie Podgrzanie na Marsie uwolniłoby z jego gleby duże ilości dwutlenku węgla, który pogrubiłby atmosferę planety co najmniej 30 razy, co doprowadziłoby do podniesienia temperatury na Marsie o kolejne 50 stopni Celsjusza. I to oznaczałoby, że tereny wokół marsjańskiego równika, czyli te marsjańskie tropiki, miałyby wodę w stanie płynnym powyżej temperatury zamarzania, i na zwrotnikach w strefie klimatycznej, porównywalnej do klimatu śródziemnomorskiego, ta temperatura sezonowo topiłaby zamarzniętą wodę. Na Marsie są ogromne ilości zamarzniętej wody. Znaleziono tam lodowce pokryte kilkoma metrami pyłu i wykryto je dzięki radarowi penetrującemu glebę. Tych lodowców są ogromne ilości i gdyby porównać ich rozległość do Ziemi, to sięgają one na Marsie od bieguna do miejsca, gdzie na podobnym równoleżniku leży San Francisco. I te lodowce to zamarznięta woda, oczywiście. I są one tak blisko powierzchni Marsa, że w niektórych miejscach astronautom wystarczyłaby łopata, żeby się do nich dokopać. Gdyby je stopić, to wody z nich byłoby więcej niż zawierają w sobie wielkie amerykańskie jeziora. Wiele miejsc na Marsie to gleba, w której 60% to woda czyli jest to zamarznięty mógł. I dziś można śmiało powiedzieć, że Mars był kiedyś żywą planetą. Było to dawno, być może aż 3,5 miliarda lat temu, ale wszystko wskazuje na to, że istniały tam wszelkie warunki do powstania i istnienia życia. Środowisko naturalne na Marsie przypominało wówczas takie, jak jest na Ziemi. I problem z oficjalnym ustaleniem takiej informacji jest taki, że w momencie, kiedy okaże się, że na Marsie w sposób podobny do ziemskiego kształtowało się życie, to wszędzie indziej we wszechświecie mogło się kształtować w sposób podobny. A co za tym idzie? Okazałoby się, że życie nie jest unikalne dla naszej planety, co obecnie jest jednym ze skostniałych fundamentów nauki. Dziś wiemy, że niemalże każdy system gwiezdny ma planety, które mogą mieć na swojej powierzchni wodę w stanie płynnym, a to oznacza możliwość istnienia życia. Od 1995 roku odkrywa się średnio jedną eksoplanetę dziennie, czyli planetę, gdzie istnienie życia jest możliwe. Dziś zarejestrowano już 9 tysięcy takich planet i wszystko wskazuje na to, że żyjemy we wszechświecie, który tętni życiem. Plany, aby wysłać załogową misję na Marsa powstały bardzo szybko. Werner von Braun uważał, że Mars jest atrakcyjniejszym celem dla wyprawy kosmicznej niż księżyc. W 1969 roku NASA opracowała plan, aby stworzyć warunki, aby człowiek mógł dotrzeć na Marsa nie później niż w 1981 roku. Plany te kompletnie wykoleił prezydent Nixon. Nie potrafił on docenić znaczenia kosmosu dla człowieka. To co zrobił na tej samej zasadzie, no, można porównać do sytuacji, gdyby królowa Izabela Kastylijska Powiedziała Kolumbowi, że nie obchodzi ją co znalazł po drugiej stronie Atlantyku. Jednym zdaniem, Nixon po prostu zrezygnował z budowania historii i zrezygnował z wielkości. W tym samym czasie tak NASA, jak i siły polityczne USA zaczęły tracić poczucie misji. W latach 60. ludzie z NASA chcieli szturmować niebo, ale za Nixona zmieniło się wszystko i NASA zaczęli rządzić ludzie, którzy bardziej dbali o stabilizację w swojej pracy niż podejmowanie ryzyka i tworzenie wypraw nieznane. Równowaga w NASA została załamana. Z firmy pełnej bohaterów zamieniła się w próchniejący kawałek drewna. I ludzie, którzy doprowadzili do wypraw na Księżyc, to ci sami ludzie, którzy walczyli w wojnie światowej. I byli to ludzie zdeterminowani i wiedzący, czego chcą. Wiedzący, że tylko radykalne posunięcia mogą przynieść efekt. Ludzie ci wiedzieli także, jak organizować dostępne środki wokół wielkich projektów, takich jak na przykład projekt Manhattan, bez potrzeby oglądania się na polityczne przekonania i afiliacje. Kiedy odeszli, wraz z nimi skończyły się śmiałe projekty. Próbował je ożywić Ronald Reagan, ale po jego odejściu demokraci znów powstrzymali marsz w kosmos. I wkrótce stało się jasne, że jedynym sposobem, aby przeciąć ten węzeł gordyjski, jest prywatyzacja kosmicznego biznesu. Człowiek na Marsa niekoniecznie musi lecieć z NASA, równie dobrze może polecieć na pokładzie statku kosmicznego prywatnej firmy. W latach 60. nie było potrzeby zawiązywania prywatnych firm kosmicznych, bo NASA działała znakomicie. Potem nastąpiła wieloletnia stagnacja, aż pojawił się Elon Musk i SpaceX i pokazano światu drogę, w jaki sposób można budować kosmiczny biznes. Projekty kosmiczne zaczęły powstawać kilka razy szybciej i to za jedną trzecią cenę. Rakieta wielokrotnego użytku jest to przykładem, przed maskiem uważano, że nie ma takiej możliwości, aby rakieta mogła wylądować po wyniesieniu satelity na orbitę. Wszystkie rakiety były jednorazowe, co tworzyło ogromną cenę na takie usługi. SpaceX zmienił to dramatycznie i wkrótce śladem Maska poszli miliarderzy, tacy jak Jeff Bezos czy Richard Branson, ale nie tylko oni. Wynalazcy, a nawet utalentowani inżynierowie zaczęli zbierać inwestorów i sami otworzyli firmy kosmiczne. Racket Lab, Vector Space, Firefly to nowe gwiazdy kosmicznego biznesu i to gwiazdy międzynarodowe. Racket Lab jest w większości nowozelandzki, Firefly w dużej części ukraiński. Taki model powstawania i budowania firm kosmicznych okazał się być skuteczny także w innych dziedzinach. Dziś na podobnej zasadzie powstają firmy zajmujące się energią i tworzące systemy uzyskiwania energii, np. dzięki zimnej fuzji. I jest to teren, gdzie wszystkie instytucje i organizacje rządowe ugrzęzły we własnej biurokracji. Firmy prywatne są w stanie podjąć ten temat i budować systemy oparte na zimnej fuzji. Pokazuje to, że miarą postępu wcale nie jest możliwość rozwijania technologii, a instytucjonalna kontrola takich technologii. To instytucja, w tym momencie biurokracja państwowa, jest największym hamulcem postępu. Z drugiej jednak strony, czy nawet taka bogata firma jak SpaceX jest w stanie samodzielnie wysłać wyprawę na Marsa? Prawdopodobnie nie. Ogromne pieniądze, jakie posiada Mask, nie są nieskończone. I potrzebne jest tu współdziałanie i stworzenie nowego modelu realizowania takich śmiałych przedsięwzięć, gdzie prywatna inwestycja miałaby wsparcie organizacji rządowych, dysponujących ogromnym zapleczem, infrastrukturą no i oczywiście budżetem. Tylko w taki sposób można załogowo dotrzeć na Marsa za cenę poniżej 10 miliardów dolarów. Gdyby taką wyprawę miała na przykład zorganizować wyłącznie NASA, można przewidywać, że cena będzie w granicach 100 miliardów dolarów. NASA z pewnością utraciła umiejętność i śmiałość w wyznaczaniu sobie ambitnych celów. No i widać to w kwestii wyprawy na Księżyc, gdzie NASA optuje za tym, aby najpierw zbudować stację kosmiczną krążącą wokół srebrnego globu. Nasa nie tylko nie buduje w tej chwili księżycowego lądownika, ale nawet nie zleciła zbudowania takiego pojazdu jednej z prywatnych firm kosmicznych, a te aż się palą do stworzenia takiego pojazdu, i kilka z nich jest na wysokim stopniu zaawansowania w jego budowie. Nasa upierając się przy budowie stacji krążącej wokół księżyca sprawi, że paradoksalnie dostęp do księżyca będzie jeszcze trudniejszy. Budowa takiej stacji zajmie lata i pochłonie fortunę, odsuwając w przyszłość budowę księżycowej bazy, gdy tymczasem Chińczycy już są w drodze na Księżyc ze swoim na razie bezzałogowym łazikiem, a w ślad za nimi zamierzają wyruszyć Hindusi. Tymczasem lot na Księżyc w obecnej sytuacji jest możliwy, jeśli wykorzystać sprzęt SpaceX i Blue Origin. Od wielu lat trwa dyskusja wokół wyprawy na Księżyc. Z jednej strony kwestionuje się amerykańskie loty na Księżyc, z drugiej uważa się, że takie loty są niemożliwe ze względu na promieniowanie zabójcze dla człowieka. Robert Zubrin, który jest prezydentem organizacji Mars Society i ma doktorat z fizyki nuklearnej i jest także doradcą amerykańskich prezydentów w kwestiach kosmicznych, uważa, że taki argument jest wręcz śmieszny. Według niego podróż na Marsa i z powrotem w sytuacji, gdzie astronauci będą w jakiś sposób narażeni na promieniowanie, zwiększa ryzyko zachorowania na raka z tego powodu nie więcej niż o 1%. Palacze zwiększają sobie ryzyko zapadnięcia na raka o 20%. Życie w dużych, zadymionych smogiem miastach jest bardziej niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia niż promieniowanie kosmiczne w odizolowanej kabinie pojazdu kosmicznego. Zostało to już zbadane u astronautów i kosmonautów, którzy przebywają długi czas w stacji kosmicznej ISS. Astronauci podróżujący na Marsa będą mieli do czynienia z dwoma rodzajami promieniowania: i pierwsze to promieniowanie pochodzące z rozbłysków słonecznych, a drugie to promieniowanie kosmiczne. Promieniowanie z rozbłysków jest silne i może być zabójcze nie tylko dla ludzi, ale i dla urządzeń jest także nieprzewidywalne, bo na razie nie wiemy w jakich sytuacjach do tego dochodzi. Taki rozbłysk złożony jest z protonów, z których każdy przenosi napięcie miliona woltów. Ale można stworzyć pomieszczenie w pojeździe kosmicznym, gdzie załoga będzie bezpieczna. Zwykła woda zatrzymuje takie promieniowanie. Promieniowanie kosmiczne pochodzące z wnętrza wszechświata i cząstki tego promieniowania nie mają milionów woltów mają miliardy volt. Dlatego bez trudu przedrą się przez kilkucentymetrową warstwę wody. I tak naprawdę nie da się przed nimi schować i to jest zła wiadomość. Ale dobra jest taka, że wielkość takiego promieniowania nie jest w rozmiarach zagrażających ludzkiemu życiu. To właśnie przez to promieniowanie ryzyko zachorowania na raka wzrasta o 1% rocznie. Tak więc, jeżeli podróż na Marsa zabierze 6 miesięcy i powrót także 6 miesięcy, ryzyko zachorowania na raka wzrasta o 1%. Oczywiście dochodzi do tego czas przebywania na Marsie, ale już na samej planecie jest znacznie więcej możliwości zbudowania skutecznego schronienia przeciwko promieniowaniu. Mars ma szczątkową atmosferę, która częściowo chroni przed promieniowaniem. A także materiał skalny i piasek, który może być izolatorem chroniącym właśnie przed promieniowaniem. Czy zatem ryzyko jest duże? Popatrzmy na amerykański program wahadłowców kosmicznych. Dokonano nimi ponad 130 lotów w kosmos, w trakcie których dwa z nich uległy katastrofie. Statystyka sugeruje, że każdy z astronautów latających tymi pojazdami miał 2% szans na utratę życia w katastrofie tego pojazdu. No i teraz pytanie do Państwa, do mnie samego też. Czy gdyby NASA dała komuś z Was albo mnie szansę na lot takim wahadłowcem, czy polecielibyście? Ja tak. Bezwzględnie. Jestem przekonany, że ogromna większość Państwa również. Kolejka na taki lot stałaby od Gdańska do Krakowa, a przecież ryzyko utraty życia w takim locie byłoby dwa razy większe niż podczas lotu na Marsa. I to oczywiście pod warunkiem, że medycyna nie zrobi w tym kierunku żadnego postępu. Plan lotu na Marsa zakłada najpierw wysłanie na czerwoną planetę pojazdów kosmicznych, którymi astronauci wrócą na Ziemię. Pojazdy te posiadałyby odpowiednią infrastrukturę, która pozwalałaby im przerabiać marsjańską atmosferę na paliwo, takie jak na przykład metan i tlen. Dopiero gdy ilość paliwa byłaby odpowiednia, na Mars zostałaby wysłana ludzka misja. I jest to bardzo bezpieczna misja. Może się oczywiście zdarzyć, że lądownik nie usiądzie w wyznaczonym wcześniej miejscu to zdarzyło się misji InSight a jest to przecież niezbyt duża sonda. W przypadku potężnego pojazdu kosmicznego może się zdarzyć, że usiądzie nawet 100 km dalej od wyznaczonego miejsca i wówczas astronauci muszą sobie poradzić z dotarciem do przygotowanej dla nich bazy. I z tego powodu marsjańskie lądowniki z ludzką załogą muszą być wyposażone w łaziki zdolne do pokonania kilkuset kilometrów w trudnym terenie no i bez możliwości tankowania. Podobną taktykę można zastosować na księżycu. Na Księżycu jest woda w postaci lodu i istnieje obecnie technologia pozwalająca wyodrębnić z niej tlenek wodoru, który można użyć jako paliwo. Ale William Gerstenmaier, szef od spraw załogowych wypraw kosmicznych w NASA, sprzeciwia się temu pomysłowi. Gerstenmaier jednak podąża za pewną linią polityczną. A nie za śmiałym planem eksploracyjnym, i nasa nie wybiera się tam, gdzie na księżycu jest woda, a na orbitę księżyca, a tam wody nie ma. Księżyc oczywiście wywołuje masę kontrowersji to od dawna. Jedna z tych największych, o których już dzisiaj Państwu wspominałem, to ta czy w ogóle odbyły się załogowe wyprawy na księżyc. No i nikt poza Amerykanami tego nie dokonał. No nie ma tego niezależnego źródła, które potwierdzi potwierdziłoby, że do takich lotów doszło. Wielu z Państwa, słuchających dzisiejszej audycji, również w to nie wierzy. Ale przecież wkrótce się o tym dowiemy, prawda? Tyle, że wtedy trudno będzie znaleźć tych sceptyków. Ostatnio w amerykańskiej telewizji karierę robi koszykarz Warriors, Stephen Curry, który publicznie wyrażał swoje wątpliwości na temat lądowania na Księżycu. Tymczasem kilkakrotnie w Polaraksie wspomniany przeze mnie fizyk John Brandenburg mówił o tym, że plotkę tą wymyślono w JPL po to, aby powstrzymać ludzką eksplorację przestrzeni kosmicznej. Dlaczego? To temat na osobną audycję, ale wystarczy przeczytać książkę Hoglanda i Bary, Mroczna Misja, i myślę, że chyba ta książka jest nawet wydana po polsku, aby zobaczyć, że badanie kosmosu to nie tylko ciekawość i pieniądze, czy nawet władza, to coś jeszcze, coś mrocznego, coś, co właśnie sugeruje tytuł tej książki. Brandenburg mówił także, że powiedziano mu prywatnie, że Marsem może zajmować się ile chce, ale ma nie ruszać księżyca. Szef Roskosmosu Dmitrij Rogozin powiedział ostatnio, że Rosjanie zbadają temat i sprawdzą, jak to było z tymi amerykańskimi lotami na Księżyc. I ta forma wypowiedzi była raczej żartobliwa, bo Rosjanie doskonale zbadali, czy do tego lądowania doszło, czy też nie. Rosyjski naukowiec Jurij Kostitsyn, szef Instytutu Analiz Chemicznych, człowiek, który był częścią grupy wysyłającej radzieckie misje robotyczne na księżyc, powiedział niedawno, że sfałszowanie lotu na księżyc byłoby o wiele bardziej kompleksowe i droższe niż prawdziwa wyprawa na księżyc. Kluczowym dowodem są dla niego kamienie i gleba jakie przewieziono z księżyca. Według rosyjskiego naukowca nie można podrobić kosmicznej gleby i kamieni, której Amerykanie przywieźli ze sobą ponad 300 kg. Większość kamieni z Księżyca to bazalt. Jego kompozycja i struktura jest taka jak na Ziemi, ale bazalt na Księżycu ma ponad 4 miliardy lat, gdy tymczasem najstarszy ziemski bazalt ma 3,7 miliarda lat. Amerykańskiego lotu na Księżyc nie podważył także do tej pory żaden z rosyjskich kosmonautów. A tymczasem na Księżyc leci chiński lądownik z Łazikiem na pokładzie. Lądownik nazywa się Chang'e 4 i w stronę księżyca wystartował 7 grudnia. Dziś jest już na księżycowej orbicie, przygotowując się do lądowania po ciemnej stronie srebrnego globu. A lądowanie ma nastąpić na początku stycznia przyszłego roku. Change 4 nie jest pojazdem nowym, został zbudowany jako zapasowy lądownik podczas misji Change 3 w 2013 roku. Waży 1200 kg, a na jego pokładzie znajduje się niewielki ważący 140 kg łazik. Lądowanie po ciemnej stronie księżyca jest znacznie trudniejsze i bardziej wymagające, bo tereny tam nierówne i górzyste. Lądowanie musi być zatem bardzo precyzyjne. Główna różnica z poprzednim lądownikiem Chang'e 3 to zasilanie. Chang'e 3 był zasilany energią słoneczną i podczas trwającej 14 dni nocy na Księżycu trzeba go było kompletnie wyłączać, aby oszczędzać energię. Chang'e 4 jest wyposażony, podobnie jak łazik Curiosity na Marsie, w baterię nuklearną, co da mu niezależność energetyczną. Poprzedni chiński łazik jadeitowy królik pokonał zaledwie 114 metrów i poruszał się tylko przez dwa dni, kiedy jego koła po prostu się zatarły w księżycowym pyle. Dziś łazik jest unieruchomiony i podobno przysyła jeszcze od czasu do czasu jakieś zdjęcia z powierzchni księżyca. Nowy łazik jest już udoskonalony, no i w planach ma jeździć co najmniej rok. I to wszystko proszę Państwa w dzisiejszym programie. Rozumiem uczucie niedosytu, ale na pewno jeszcze coś nagram przed świętami. Niektórzy z Państwa chcieli coś usłyszeć o Tesli, no to będzie o Tesli. Klient, nasz pan. Taki napis wisiał w barach mlecznych z połem w czasach PRL-u. I w tamtych czasach w barze można było dostać najwyżej szklankę mleka, a dziś bar kojarzy się zupełnie inaczej. Już skarżyłem się na to, że końcówka roku oznacza, że mam więcej pracy na galerze, w której wiosłuję. I teraz chodzi nie tylko o to, aby zrealizować jakieś tam cele na koniec roku, ale też o to, że w pierwszy dzień roku, nowego roku, biorę urlop i wyruszam na wyprawę, proszę Państwa. Mówię wyprawę, bo to słowo w pełni oddaje cel i sens tego, co chcę popełnić. Wyprawa jest w dalekie strony, bo jadę do południowej Afryki, aby razem z Tellingerem pokręcić się wokół kamiennych kręgów. Oczywiście, z czego zdam Państwu relację. Wyprawa odbywa się także dzięki temu, że no, mam Wasze wsparcie. W innych warunkach obciążenie finansowe byłoby zbyt duże, aby sobie na taki wyjazd pozwolić. Oczywiście, wsparcie nadal jest mile widziane. Bo nawet w przypadku tego wyjazdu jadę finansowo po bandzie. Wiem, że to nie jest dobry moment na taki apel. Zresztą, wiedziony doświadczeniem, nie spodziewam się też wielkiego odzewu. Wydawnictwa, magazyny czy inne firmy medialne nie chcą w żaden sposób mnie wspomóc, nie widząc sensu w tym co robię. Uparłem się jednak i jadę do Afryki. I jak mnie tam nie zastrzelą, nie zjedzą, nie zamkną w jakimś przytulnym pokoju z kratą w oknie, i jak po powrocie nie zbankrutuję, będą dalsze relacje o tym, co w świecie i we wszechświecie piszcze. Jeśli macie Państwo jakieś pytania związane z kręgami Południowej Afryki, czy pytania do Tellingera, proszę o przesłanie mi ich na e kresmiekina.gmail.com Kresmiekina, jedno słowo. .at I dziś dziękuję już wszystkim Państwu za uwagę. Dobranoc. Mówił Kresmiekina.